Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Jak pewnie pamiętacie, przy okazji poprzednich filmów opowiadałem Wam o Hordzie oraz jej wodzach. A teraz pozostajemy w podobnych klimatach, no bo po co zmieniać tak radykalnie tematy, skoro można na przykład, no nie wiem, chociażby opowiedzieć o orkowych klanach, jak pewnie już domyślacie się pod tytule tego filmu. Przy okazji tego materiału chciałbym Wam więc przedstawić wszystkie znane nam orkowe klany z Draenoru. I to warto raz jeszcze zaznaczyć, z Draenoru tylko i wyłącznie, ponieważ po przybyciu orków na Azeroth powstało mnóstwo malutkich klanów, które spotykamy podczas levelowania w World of Warcraft i o tych klanach wiemy naprawdę niewiele. Może kiedyś zrobię jakiś osobny materiał, który tyczył się będzie tylko i wyłącznie tych malutkich klanów, ale teraz skupiamy się na tych najważniejszych, Draenorowych, no i moja lista będzie zaczynać się od tych, które najmniej zrobiły w lore i były równocześnie najsłabsze, do tych najistotniejszych i najpotężniejszych zarazem. Któż by się spodziewał, że to te najpotężniejsze klany odcisnęły największe piętno na historii Azeroth, prawda? No ale może już nie przedłużając, przejdźmy do mojej subiektywnej listy. I tak na samym dole mamy klan, który w zasadzie nie powinien się znaleźć w ogóle na tej liście, bo tak naprawdę nie istnieje. Jest to klan Flower Picker, czyli klan zbieraczy kwiatków. Klan ten w zasadzie został wspomniany tylko i wyłącznie raz i to podczas Warcrafta 2. Ponadto w formie easter egga, więc nie możemy akceptować tego jako pełnoprawną część lore. Przy okazji bety Warlords of Draenor dało się znaleźć także easter egga związanego właśnie z tym klanem, ale easter egg ten nie dotarł do pełnoprawnej wersji gry, do pełnej wersji dodatku, no i koniec końców mogliśmy jedynie wspominać, jak śmiesznie by było, gdyby Blizzard postanowił go zostawić. Tak też i my zostawiamy to miejsce i przechodzimy do miejsca tuż nad Flower Pickerami, czyli do klanu Lifing Blade, o którym wiemy naprawdę niewiele. Lifing Blade jest to klan, który ma bardzo silne połączenie z klanem Thunderlord. Zresztą ich nazwy są do siebie dość podobne, prawda? Jedyne co o nich wiemy to to, że dołączyli oni do pierwszej hordy, do hordy Blackhanda, jednakże nie brali udziału w ataku na Przymierze oraz Stormwind. Zamiast tego zostali na Draenorze razem z innymi klanami, takimi jak chociażby Warsong, by bronić Draenoru. No i gdy już orkowie przegrali drugą wojnę, to Lifing's Blade dołączyli do odnowionej hordy Ner'zhula. Możliwe nawet, że istnieje ten klan po dziś dzień, jednakże w samej grze nie mamy do czynienia z żadnymi ich przedstawicielami. Jest jednak teoria, jakoby wróżbici, których możemy spotkać w Garadarze, czyli w takiej miejscowości Makharów w Nagrand, są właśnie z tego klanu, gdyż należą do frakcji o nazwie The Lighting Sons, czyli Synowie Błyskawicy. Warto także napomnieć, że w anulowanej przygodówce Point and Click Warcraft Adventures, gdzie mieliśmy sterować Tralem podczas jego wielkiej ucieczki z Darnhold, no i przeżywać przygody, które potem zostały opisane we Władcy Klanów, mogliśmy rozpocząć rozmowę z Zul'jinem, który opowiadał nam właśnie o tym klanie, twierdząc, że przedstawiciele tego klanu wdrapują się na najwyższy szczyt, a potem przyjmują na siebie uderzenie błyskawicy. Stąd właśnie ich nazwa. Jednakże to chyba nie dotarło koniec końców do oficjalnego lore. My natomiast przechodzimy do kolejnego klanu, którym będzie Red Walker Clan. Jest to klan, który żył w Taladorze, czyli nieopodal Szatrach, miejscowości należącej do Draenei. Klan ten nigdy nie dołączył do Hordy. Uważał, że Horda to zło wcielone i zamiast dołączyć do Blackhanda, postanowili z nim walczyć. Niestety walki te doprowadziły ten klan do niemalże całkowitego zniszczenia i Ner'zhul o tym wspomina w książce Beyond the Dark Portal, czyli książce opowiadającej właśnie o ekspedycji Przymierza na Draenor. Kolejny na mojej liście jest klan Bladewind, o którym wiemy całkiem sporo, bo odegrał dość istotną rolę w historii World of Warcraft. Po prawdzie nigdy w samym WoWie nie zostali oni wspomniani, ale są oni dość istotni w kronice Warcrafta, która opowiada o tym, jak w ogóle doszło do konfliktu między Draenei a właśnie orkami. Bladewind Clan był klanem, który mieszkał gdzieś między Terrokar a Nagrand dzisiejszym, czyli gdzieś między Taladorem i Nagrand tak naprawdę.
Dodatkowo był to klan dość wojowniczy, który często napadał karawany Drenaj, jednakże robili to w sposób na tyle znośny, że Drenaj nie chciały kontratakować. W pewnym momencie Gul'dan przybył do tego klanu i przekonał klan, że choroba, która ich toczy, czyli ta czerwona ospa, jest spowodowana właśnie przez Drenaj. W rzeczywistości to sam Gul'dan wysłał tę chorobę, zesłał na ten klan chorobę, by następnie przekonać orków do tego, by ci zemścili się na Drenaj, którzy odważyli się zesłać na nich chorobę. I tak też przekonani przez Gul'dana, że Drenaj to zło wcielone, zaczęli atakować karawany Drenaj w naprawdę ogromnej ilości. W jednej z takich karawan była siostra znanego nam windykatora Marada, Leran. To właśnie między innymi śmierć tej Draneńki doprowadziła do tego, że Marad wraz z dużą grupą windykatorów przybył do osady Bladewind i całkowicie wyrżnął wszystkich orków znajdujących się tam. Warto także nadmienić, że klan Bladewind, z racji, że znajdował się tak blisko ziem Drenaj, to często kopulował z porwanymi Draneńkami czy Draneyami. W ten sposób powstawali pół orkowie, pół Drenaj. I jednym ze znanych nam przedstawicieli takiego właśnie związku jest Garona. Garona, która służyła w przyszłości Radzie Cienia. My natomiast przechodzimy do kolejnego klanu. Tym razem jest to White Claw Clan. Klan, który został zniszczony jeszcze przed rozpoczęciem akcji Warcrafta 1. Był to klan, który miał bardzo silne połączenie z klanem Frostwolf. No zresztą znów, ich nazwy są bardzo podobne. Oba klany zamieszkiwały te samo terytorium, czyli Frostfire Reach. No i jak się pewnie domyślacie, ich kultura była raczej nomadyczna. Whiteclaw Clan razem z Frostwolfami był klanem, który zwalczał ogry. To także oni wyzwolili Moknatali spod właśnie władzy ogrów. Ogrów, które stworzyły Moknatal po to, by móc jakoś nadrobić braki w ilości swoich żołnierzy. W bitwie o Bladespire, w której swoją drogą zginął jeden z synów wodza Frostwolfów, udało się tych Moknatal uwolnić właśnie z pomocą White Clawów. Jednakże White Clawowie długo się nie nacieszyli tym zwycięstwem, gdyż ich wódz Zagrel postanowił otwarcie krytykować Hordę oraz Gul'dana. To natomiast spowodowało, że Rada Cienia postanowiła wysłać Garonę, wcześniej już wspomnianą, do tego, by tego Zagrela zamordować. Wraz ze śmiercią wodza wewnątrz klanu wybuchła wojna o to, kto będzie kolejnym wodzem, no i klan ten już nigdy nie podniósł się do swojej dawnej potęgi. Na dodatek przez to, że wciąż utrzymywali dobre kontakty z Frostwolfami, to po zdradzie klanu Mroźnych Wilków klan White Claw stał się także celem Hordy. Uznano ich za zdrajców i ostatecznie zostali całkowicie zeksterminowani. Warto także wspomnieć, że to właśnie White Claw Clan razem z innymi dwoma klanami, o których jeszcze dziś sobie wspomnimy, jest odpowiedzialny za wymordowanie populacji Gronów, Ogronów i Magnaronów z Drenoru. Wymordowali także ogry, które ośmieliły się sprzeciwić dołączeniu do Hordy. A skoro mowa o Hordzie, to także i Moknatale, które są kolejne na mojej liście, nie dołączyły do niej. I tutaj znów, Moknatale nie do końca powinny być na tej liście, gdyż nie są to w pełni orkowie, są to półorkowie, no ale jednak słowo ork tam dalej się znajduje, więc postanowiłem mimo wszystko na liście Moknatal umieścić. Wspominałem o nich więcej przed chwilą, byli to niewolnicy, sztucznie stworzeni przez ogry z klanu Bladespire i koniec końców klan ten został uwolniony z niewoli przez orków z klanu Whiteclaw i Frostwolf, by móc następnie żyć w pokoju. Moknatale, chociaż miały naprawdę niesamowite zdolności bojowe, gdyż łączyły w sobie inteligencję orka i siłę okra, to raczej nie chciały walczyć, nie chciały prowadzić żadnych starć i dlatego właśnie odmówiły dołączenia do Hordy. W tym momencie Blackhand zapewne by zmasakrował cały ten klan, gdyby nie Rexxar, najbardziej znany przedstawiciel właśnie tego klanu, który jako jedyny postanowił do Hordy dołączyć i tym samym przekonał Blackhanda, by ten oszczędził jego lud. Cała historia Rexxara jest dość długa i nie będę jej tutaj teraz przedstawiał. Grunt rzecz, że Rexxar, jak pewnie kojarzycie, jest władcą bestii, jest niesamowitym łowcą, który potrafi przyjaźnić się ze zwierzętami, no i wygląda na to, że kultura Moknatal
także jest zbliżona do tego, co przedstawia nam właśnie Rexxar. Kolejnym klanem na mojej liście jest Bonechewer Clan, czyli klan przeżuwaczy kości, chyba tak można to przetłumaczyć. Jest to klan, który zamieszkiwał Tanon Jungle. Tanon Jungle samo w sobie było miejscem bardzo nieprzyjemnym i trudnym do przeżycia. Mieszkał tam klan Bleeding Hollow, który z racji odprawia różnego rodzaju rytuałów, no i mieszkania w tak nieprzyjemnym środowisku, no musiał walczyć o utrzymanie stabilności psychicznej. Ale nie każdemu się to udawało i wtedy tacy orkowie byli wyganiani z klanu. Z czasem tych wygnańców zrobiło się tak wielu, że założyli własny klan. Właśnie Bonechewerów, którzy znani byli ze swojego kanibalizmu. Co ciekawe, sami przeżuwacze kości często są wspominani przy okazji różnych książek, czy to w Rise of the Horde, czy to w Beyond the Dark Portal, gdzie nawet mają swoją małą, ale jednak jakąś tam rolę. Sama kultura klanu nigdy nie została jakoś bardziej zgłębiona, ale mogliśmy poznać jednego z bardziej znaczących przedstawicieli. Był to lider tego klanu, Tagar Spinebreaker, który jest jednym z bohaterów swoją drogą Beyond the Dark Portal. Został on bowiem wysłany na misję do krypty Sargerasa, by odzyskać perło Sargerasa. Berło to było przedmiotem, artefaktem, którego Ner'zhul potrzebował, by móc otworzyć portale na Drenorze. Sam klan koniec końców stał się częścią piekielnej hordy, czyli tej, która służyła potem Illidanowi, a nawet pana Tagara Spinebreakera, czyli tego łamacza kręgosłupów, możemy spotkać w Outland, a dokładniej na Hellfire Peninsula. O dziwo, nie mamy na niego żadnego questa. I w tym miejscu stawiamy kropkę, bo inaczej ten materiał byłby naprawdę długi. Dlatego też podzielę go na dwie części. Tutaj kończymy pierwszą część naszej wyliczanki. Przy okazji kolejnego materiału przedstawię Wam kolejne orkowe klany, czyli te już najpotężniejsze moim zdaniem. Czekajcie więc do następnego razu i do usłyszenia. Cześć!